Marzysz o ślubie i weselu w bajkowym klimacie? Wspólnie z agencją Ślubiak Marzenie sprawisz, że sen stanie się rzeczywistością. Oferujemy m.in. pełną dekorację kościoła i sali weselnej, napis LOVE, miłość i rzutnik inicjałów, oświetlenie sali weselnej, wyrzutnie konfetti i wytwornice bajkowych baniek, wynajem i obsługę fotobudki, ciężki dym, czyli taniec w chmurach. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że zapamiętasz ten dzień do końca życia. Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami prosimy o kontakt 883 884 044, www.ślubjakmarzenie.pl. Dobry wieczór Państwu, Marcin Banaszczyk, portal Nasz Szydłowiec, i to już kolejny odcinek z cyklu programów Nasz Temat, czyli wywiady na tematy bieżące, aczkolwiek dziś możecie mieć wrażenie, że ten temat taki bieżący nie jest, ale spróbujemy Was wyprowadzić z błędu. Chodzi o Szlachetną Paczkę. Moim gościem dzisiejszym jest Ryszard Dudek, lider rejonu Szydłowiec i okolice. Witam Cię, Ryszardzie. Witam serdecznie wszystkich oglądających w tej chwili program i Ciebie, Marcin, również serdecznie dziękując za zaproszenie do tegoż programu ciekawego i wydaje mi się, że bardzo potrzebnego w naszym środowisku. Bardzo mi oczywiście przyjemnie. Ryszard, powiedz na początek, mamy lipiec, rozpoczął się lipiec dokładnie wczoraj, ale Wy już rozpoczynacie przygotowania do Szlachetnej Paczki. Dlaczego tak wcześnie? Kochani słuchacze, dlaczego tak wcześniej? Doświadczeniem lat ubiegłych wiemy, jak bardzo wymaga się od nas jako wolontariuszy intensywności działań i w celu ich skrócenia, doprecyzowania oraz poprawienia jakości pracy w wolontariacie rozpoczynamy w tym roku naszą akcję już z dniem 1 lipca, uwzględniając jednocześnie okoliczności, w jakich pracować będziemy w tym roku. Nie muszę tu chyba nikomu zdradzać albo odkrywać tajemnic, że pracujemy w okresie tak zwanej pandemii i cały ten proces naszej działalności wolontariackiej niestety będzie ulegał znacznej zmianie, ale o tym później. No jasne. Ja też działam w przeróżnych ruchach wolontariackich i ja jakby swoje powody na temat tego, dlaczego to robię, oczywiście znam. Ale ciekawi mnie osobiście, skąd u Ciebie taki właśnie pomysł na działania wolontariackie? No zapewne wielu słuchających mnie w tej chwili zadaje sobie to prywatnie, to pytanie i zastanawia się, dlaczego tak stary człowiek jak ja jeszcze się chce bawić w takie rzeczy. Tym bardziej, że niestety nasze polskie społeczeństwo wolontariat kojarzy z młodością, z człowiekiem młodym, z uczniem, studentem i na tym się kończy praktycznie cała działalność wolontariacka. W przeciwieństwie do tego, co dzieje się na świecie, pozwolę sobie tutaj może tak ogólnikowo określić niektóre informacje. Zachód Europy, może jest to zły przykład, ale dla obrazu jasnego, opiera się na wolontariacie, którym społeczeństwo aktywizuje się w 40, a nawet do 60%. U nas ten procent jest, wstyd powiedzieć, 1-2%. Takie są realia. No ale to druga strona tegoż. Natomiast dlaczego postanowiłem osobiście włączyć się tak bardzo aktywnie? Mam nadzieję, że aktywnie i tak zostaje to odbierane przez wszystkich, z którymi współpracuję i rodziny, szczególnie rodziny, z którymi się spotykam, że swój duch, swoją masę rozumu angażuję w wolontariat. Być może ma na to wpływ moje doświadczenie życiowe,
jako bagaż pewnych pozytywnych i negatywnych doświadczeń, gdzie w różnych okolicznościach różnie sobie w życiu radziliśmy jako rodzina, ja osobiście. I chyba to ma taki bardzo istotny element, znaczący w mojej decyzji wolontariackiej. Natomiast rozmawiając z moim zespołem wolontariuszy oraz spotykając się na zewnątrz z innymi środowiskami, odnoszę wrażenie, że generalna przyczyna tego, iż istnieje w ogóle zainteresowanie w działalności, włączania się w działalność wolontariatu, polega na tym, że czujemy po prostu potrzebę pomocy, niesienia pomocy drugiemu pokrzywdzonemu człowiekowi. My Polacy tę cechę chyba mamy w genach. Świat nas podziwia za to, co robimy i ty o tym doskonale, Marcin, wiesz, angażując się choćby w wolontariat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. My mamy to jakby wrodzone, przekazane z pokolenia na pokolenie. Chcemy pomagać, chcemy być potrzebni, posłużyć się w tym celu rozumem i tym, co potrafimy. A inną kwestią jest również to, że my Polacy, jako generalnie społeczeństwo, lubimy kontaktować się z ludźmi, lubimy rozmawiać, lubimy wspólnie przeżywać pewne zjawiska, począwszy od tych bardzo przyjemnych, a skończywszy na bardziej tragicznych. I to jest domena naszego charakteru polskiego. No właśnie, tym bardziej szkoda, że tak jak wspomniałeś wcześniej, tak mały procent nadal angażuje nas się w tę pomoc, ale oczywiście i ja, i ty mamy nadzieję, że tych osób będzie coraz więcej. Ale spotkaliśmy się dzisiaj, tak jak wspomniałem na początku programu, głównie w temacie szlachetnej paczki i jakbyś mógł tak w skrócie powiedzieć, bo może nie każdy wie, chociaż wątpię, bo szlachetna paczka jest od wielu lat bardzo popularna w naszym kraju. W skrócie, jak działa szlachetna paczka, na czym polega? No właśnie, wydaje się, że ten temat wszyscy znają, że rozumieją, że interpretowany jest właściwie. Okazuje się, że jak się tak wgłębi człowiek już aktywnie w tą formę wolontariatu i pracy, to wygląda to zupełnie inaczej. Szlachetna paczka jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznościowych w Polsce. Prowadzony przez fundację zwaną Wiosna. A zaczęło się to wszystko 20 lat temu w Krakowie, gdzie w jednej z dzielnic pomyślano o stworzeniu tej formy pomocy ludziom potrzebującym, szczególnie rodzinom, które znalazły się w określonych trudnych sytuacjach z różnych powodów, a za rok okazało się, że cały nasz kraj poczuł potrzebę wyjść, żeby z tym programem ruszyć bardzo szeroko. Co ważne jeszcze w tej materii jest, wszyscy kojarzą zapewne szlachetną paczkę i nas wolontariuszy z faktem, może nie z faktem, z taką hipotezą, iż jakieś paczki robimy, jakieś magazyny, gdzieś to trzymamy, gdzieś składamy, gdzieś jesteśmy przygotowani po prostu na wszelkiego rodzaju zjawiska występujące w rodzinach, czy też u osób samotnych, pokrzywdzonych losem. Mamy jakieś biura, jakieś siedziby, nie, nic z tych rzeczy. My nie mamy praktycznie nic oprócz siebie. Oprócz siebie, własnych chęci, szczerych serc i odrobinę wolnego czasu. Nie mówię tu, nie chcę tu po raz kolejny wspominać o tym, że czujemy potrzebę niesienia pomocy. Tak pokrótce to chyba tyle. Myślę, że Marcin, ja jeszcze pozwolę sobie rozszerzyć zagadnienie wstępne może, to, które poruszyliśmy w kwestii pytania dotyczącego skąd wolontariat i tak dalej. Ja siedząc w dniu wczorajszym i przygotowując sobie jakiś pomysł na przekazanie w dzisiejszej audycji kwintesencji całości wolontariatu naszego szydłowieckiego,
Mówię o wolontariacie jako całości, a więc i o szlachetnej paczce, i o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, i o rzutach, i wszelkiego rodzaju innych happeningach związanych z wolontariatem, się zastanowiłem i żachnąłem. Przecież o szlachetnej paczce to takich audycji można byłoby zrobić w ciągu odcinkowych 5-8. W każdej poświęcając blok tematyczny określonej dziedzinie. Wolontariat, darczyńca, rodzina, weekend cudów, praca z rodziną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie da się określić w kilkunastu czy w kilkudziesięciu minutach tego wszystkiego, co się wokół szlachetnej paczki dzieje. Niesamowita atmosfera, niesamowite przeżycia, niesamowite wrażenia, niesamowita lekcja pokory. Lekcja pokory dla nas, wolontariuszy, bez względu na wiek, jakim pracujemy jako wolontariusze. No właśnie, można by było opowiadać nieskończoność, jak wspomniałeś, a czas antenowy niestety jest ograniczony, ale to jest też ważne, co powiedziałeś i z tym się zgadzam, że to jest w ogóle każda forma wolontariatu jest, ja tak przynajmniej też tak uważam, wielką lekcją pokory. Wielu zastanawia się, którzy obserwują paczkę, nad tym, jakie rodziny otrzymują pomoc. Można to oczywiście sobie sprawdzić, ale skoro rozmawiamy, to gdybyś mógł taki, nie wiem, bo podejrzewam, że jest to na jakieś kategorie też podzielone, że rodziny ubogie, osoby samotne, ale to już myślę, że ty rozwiniesz. Naturalnie jest to określone. Nie lubię tego słowa, ale muszę tu powiedzieć z góry, bo muszą być jakieś ramy, zasady i tak dalej, i tak dalej. Jak powiedziałem, my nie robimy paczek, my nie dysponujemy jakimś majątkiem, żadnymi funduszami, środkami, tudzież dotacjami, po prostu szukamy. Jakie rodziny? I tu jest cały problem. I tu jest cały problem, bo trzeba byłoby dużo powiedzieć generalnie, zaczynając ten temat, o biedzie. O biedzie jako zjawisku, które staje się problemem powszechnym w społeczeństwie. Może ono zmienia kategorię. Ja to tak odbieram osobiście i w rozmowach z ludźmi potwierdza się to. Zmienia kategorię grup wiekowych. Określonych grup społecznych. Dlaczego? Od kilku lat wprowadzone programy te społecznościowe zmieniły zupełnie kategorię ludzi, rodzin, środowisk, którym trzeba pomagać. Okazuje się, że te programy społecznościowe dosyć dobrze wpłynęły na relacje w rodzinach. W rodzinach jako tych strukturach podstawowych, prawda? Natomiast bardzo zjawisko biedy zaczyna się rozwijać wśród ludzi starszych, samotnych, pokrzywdzonych losem, niepełnosprawnych, pozostawionych gdzieś na marginesie, wykluczonych społecznie. Tam zaczyna to zjawisko rosnąć do którejś tam kolejnej potęgi. Generalnie Szlachetna Paczka prowadzi swoje działania w celu wspierania rodzin, które osób również też, będę używał do tego stwierdzenia, rodzina, osoby, bo są, dotyczy to i tej części społeczeństwa. I dlatego to określenie będzie takim bardziej miarodajnym. Staramy się wspierać te rodziny, które na skutek różnych zdarzeń losowych, zaistniałych sytuacji w życiu, znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, ale, i tu jest bardzo ważne, podejmują wszelkiego rodzaju próby zmierzające do wyjścia z danej sytuacji. Czyli walczą. Walczą i potrzebują pewnego bodźca, potrzebują motywacji, potrzebują czegoś, co ułatwi im, da im to światełko w tunelu, że masz tu coś
i zrób z tym. Ja to porównam za chwilę z pewną formą. Jak z tego wynika, drodzy Państwo, swój program, swoje cele realizujemy w kierunku rodzin, które podejmują te działania, próbują sobie w życiu radzić i potrzebują tylko pewnego symptomu, pewnej gwiazdki, że i dania im szansy. To jest tak, kochani, jak z tym wędkarzem, który chciałby łowić ryby, tylko nie ma nic. A więc ktoś tam mu sprezentuje tą wędkę i jak on to wykorzysta? No właśnie. Albo tą wędkę sprzeda i kupi sobie ryby, albo tą wędką będzie łowił, żeby mieć pełną satysfakcję i żeby to służyło mu ku jakiemuś celowi. Bo skonsumować można szybko, prawda? A efekty przyszłościowe pozostają w tle. I to jest główny cel naszego programu. I w tym kierunku szukamy rodzin, pozyskujemy te rodziny z różnych źródeł i staramy się tym rodzinom właśnie pomagać. Tak jak wspomniałem, drodzy Państwo, nie zawsze jesteśmy w zgodzie z własnym sumieniem. Wiele nocy nieprzespanych, widząc rodziny, gdzie coś trzeba zrobić, ale mamy pewne ramy i kategorie. Ale z tym problemem my jako Szydłowiec sobie staramy jakoś pomagać i radzić, choćby tu, tak wspomnę na marginesie, że te rodziny, które nie kwalifikują się z różnych przyczyn, czy to dochodu, czy też występujących jakichś zjawisk, eliminujących je z programu, z projektu, jakoś doraźnie wspomagamy choćby dzieciaczki, które są niczemu niewinne, w jednorazowych formach pomocy, poprzez jakieś odzież, środki żywności i tym podobne rzeczy. Ale generalnie skupiamy się wokół rodzin, które z przyczyn właśnie losowych znalazły się w trudnej sytuacji. No właśnie, mówiłeś teraz o rodzinach i jak to wygląda z tej perspektywy. To też brzydkie słowo, ale takiej no, selekcji, tak? Bo wy musicie wyselekcjonować te rodziny, które tej pomocy potrzebują. My na co dzień pędzimy, tak? Każdy zajmuje się z własnym życiem i często nie zauważamy tego, że ktoś potrzebuje pomocy obok nas, żyjąc dosłownie obok nas. Powiedz mi, jak takie wejście do mieszkania wygląda wolontariusza, bo ja też się często nad tym zastanawiałem, bo mam wrażenie, że to nie jest łatwa sprawa, taka pod względem psychologicznym nawet. I ciekawe jestem, jak to wygląda, jak te rodziny was odbierają, czy one tej pomocy faktycznie potrzebują, czy mają czasami nawet może pretensje, że w ogóle ktoś przyszedł i chce im pomagać. Kochani, w tej materii również jesteśmy przygotowani, jako wolontariusze jesteśmy szkoleni w tym kierunku. Posiadamy pewną wiedzę, którą staramy się wykorzystywać w tym celu. Zanim rodzina zostanie przez naszych wolontariuszy odwiedzona, to odbywa się pewien proces, długi, może niedługi proces, ale dosyć ważny dla nas proces, dla nas wolontariuszy, który jednocześnie, powiem szczerze, zabezpiecza tą rodzinę przed ewentualnymi skutkami. Staramy się szanować jej intymność, prywatność, wszystkie rzeczy, które dotyczą, powiedzmy sobie szczerze, tych prawnych przepisów związanych z RODO. Ale do rzeczy. Rodzinę zgłosić rodzinę może każdy, czy taką osobę, która potrzebuje pomocy. Każdy, dosłownie każdy. Cała rodzina niestety nie może się zgłosić. Może to zrobić sąsiad, znajomy, ktoś z rodziny dalszej. Może to zrobić instytucja, może to zrobić jakaś fundacja, stowarzyszenie i tak dalej. Każdy. W słowie każdy, rozumiecie Państwo, chciałbym wyrazić ten obszar wszystkiego, co się dzieje. Odbywa się to na odpowiednich drukach, którymi dysponujemy.
Jak będę mówił, mam nadzieję, że takie pytanie padnie dotyczące tegorocznych planów, to poruszę tą kwestię, jak to technicznie będzie wyglądać. I osoba, która zgłasza taką rodzinę, zostaje wyposażona przez nas w taki druk zgłoszeniowy. Mało tego, ta osoba zgłaszająca ma obowiązek uzyskać zgodę. Zgodę dorosłego członka rodziny na pomoc, czyli na włączenie się nas, wolontariuszy, do całości sprawy, czyli pociągnięcia tego do szczęśliwego finału. Czyli w sumie ten punkt, o którym wspomniałem, że mogą być zaskoczeni, jakby nie istnieje, bo oni po prostu o tym już wiedzą tak oni wcześniej. Oni to wiedzą. No, musimy sobie zdawać sprawę, kochani, że niestety występuje zjawisko wstydu. Nie wszyscy się chcą przyznać do tej biedy, pomimo że naprawdę cierpią, naprawdę potrzebują tej pomocy natychmiast, ale się wstydzą. Wstydzą się albo ujmują się, też brzydkie słowo, honorem, jakoś sobie poradzę, jakoś sobie dam radę. No, nie zawsze kończy się to szczęśliwym finałem, no, ale takie zjawiska również mamy. Dlatego ten proces zgłoszenia zamyka się zgodą i pełnym przygotowaniem rodziny do tego, że wkraczamy od tego momentu my i prowadzimy aż do szczęśliwego zakończenia. No a jeszcze ważny element, przepraszam cię bardzo, ważny element w całości, że my wolontariusze wkraczamy wtedy, kiedy posiadamy już tą zgodę pisemną, kiedy po rozmowie telefonicznej uzyskujemy akceptację, że możemy, ponowną, umówiony dzień, umówiona godzina i minimum dwóch, nie może być jeden, udaje się dopiero do rodziny. Tak to by to od technicznego punktu. No właśnie, z tego punktu widzenia. Ja wielokrotnie rozmawiałem z przeróżnymi wolontariuszami, którzy działali na przestrzeni lat i działają do tej pory w szlachetnej paczce i oni wielokrotnie przedstawiali mi swoje wrażenia na temat tego, jak wygląda kontakt z rodzinami, jak wygląda pobyt tam w domach. I taki jestem ciekawy, oczywiście bez personaliów, bo wiadomo, że to też nie o to chodzi, ale jestem ciekawy, jaka ciebie osobiście historia wśród tych rodzin najbardziej poruszyła. Drodzy Państwo, Marcin, takich historii mógłbym wyliczać praktycznie w nieskończoność. Powiem tylko krótko. Czy wyobrażacie sobie Państwo, że w XXI wieku ludzie żyją w lepiankach w środku naszych lasów, bez wody, bez prądu, bez możliwości umycia się? A taka jest rzeczywistość. Taka jest rzeczywistość i kiedy człowiek dociera do takiej rodziny, absolutna konsternacja. Absolutna konsternacja i szukanie tego początku, od czego zacząć. Już nie powiem o jakichś technicznych rozwiązaniach, bo to jest rzecz niemożliwa, ale od czego zacząć. Długa, żmudna praca, zanim nawiąże się kontakt z tą rodziną, zanim się osiągnie jakiś taki minimalny poziom zaufania i podejmie się dalsze rzeczy związane z programem. Z moich historii dumny jestem z paru rzeczy, ale o dwóch powiem. Jedna dotyczy kobiety, która była przez szereg lat maltretowana przez małżonka. Efektem tego stało się absolutny paraliż lewej strony ciała, uszkodzenie czaszki mózgowej. Co z tego, że człowiek dostał wyrok, jak kobieta zostaje do końca życia kaleką. Długo żeśmy pracowałem z nią. Długośmy szukali pewnych rozwiązań. Dumny jestem z jednego, że dziś jest to jedna z najszczęśliwszych ludzi w swoim środowisku.
dochowała się dwójki wnuków, im poświęca swoje dalsze życie. Jak mówię o tym dziś, patrząc z perspektywy już kilku lat na tę historię, to łzy same mi cisną się do oczu, przepraszam bardzo. Ale dumny jestem z takiej historii, z tego, co osiągnęliśmy. Innym przypadkiem był młody człowiek, który na wypadek zdarzenia losowego, absolutnie 20-paroletni człowiek, ulega poparzeniu. Jego ciało prawie w 50, ponad 50% jest poparzone w trzecim stopniu, czyli już bardziej być nie może. Bo człowiek, który ma przed sobą perspektywę założenia rodziny, pracę, nagle staje się ziarenkiem piasku, niczego nieprzydatny. Ojciec go nosi na rękach do toalety, żeby załatwił swoje potrzeby fizjologiczne. Dziś ten człowiek już wrócił do normalnej pracy, porusza się samodzielnie, pracuje pod nią pracę. Dumny jestem. Kiedy wnieśliśmy do niego te rzeczy, tak zwaną paczkę, i zobaczył to, co zdarzyło się w jego życiu po raz pierwszy, płakał, płakał, chłop 20-kilkuletni płakał. Mam nadzieję, że w tym roku na skutek swoich tych zdarzeń, przejść życiowych i naszej działalności włączy się do naszego wolontariatu, bo taką deklarację złożył. Dumny jestem z takich zjawisk. Dziękuję bardzo. To faktycznie takie budujące, że pomimo tego, że jesteście w miejscu, gdzie w dużym uproszczeniu jest totalna bieda, jakby to słowo bieda mam na myśli w różnoraki sposób, bo i bieda finansowa, emocjonalna czy zdrowotna, tak to można ująć, to te historie jednak potem mają jakiś pozytywny finał czy pozytywną przyszłość, tak? Dokładnie, na tym nam zależy. Zanim przejdziemy do końca i tego, na czym będzie, jak będzie wyglądał tegoroczny finał szlachetnej paczki, to tak jeszcze tego, żeśmy chyba nie poruszyli w tym wywiadzie, ale to też jest ważna kwestia, bo oprócz wolontariuszy bardzo ważni są również darczyńcy. I takie pytanie, jak można zostać darczyńcą szlachetnej paczki? Ale właśnie, całą naszą dyskusję powinniśmy chyba rozpocząć od tego, jakie płaszczyzny działania są w naszym zasięgu i w naszym celu. Aby w ogóle zaistniał projekt paczki, muszą istnieć trzy ogniwa. Musi być wolontariusz, musi być rodzina i musi być darczyńca, czyli ktoś, kto spełni oczekiwania tej rodziny. Darczyńcą może być każdy. Kochani, każdy z was, każdy z nas, każdy człowiek ma tą potrzebę pomocy. Czuje ją i pomaga na co dzień, nie zdając sobie sprawy, że robi to nawet w sposób nieświadomy. Bo niekoniecznie trzeba materialnie kogoś obdarzać. Wystarczy dla wielu ludzi samotnych, pozostawionych losowi łaski, zwykła rozmowa zaspokaja niekiedy to, co sprawia mu największą radość. A więc każdy z nas jakąś tam tą dobrą rzecz w swoim życiu robi nieświadomie. Natomiast generalnie rzecz biorąc, aby zaspokoić te materialne rzeczy, potrzeby i pomóc tej rodzinie w sposób bardzo bezpośredni, to musi wystąpić ten element zwany darczyńcą. Brzydko to zabrzmiało. No ale musi być ten darczyńca. Kto może być, jak mówiłem, każdy. Wiadomo, łączy się z tym pewien wydatek. Łączą się z tym inne kwestie techniczne, czas i tak dalej, i tak dalej. Kochani, niekoniecznie musi to być jedna osoba zaspokajająca jakąś tam przestrzeń materialną danej rodziny. Najczęściej łączą się całe wioski w naszym środowisku. Proszę mi wierzyć.
Dwa lata temu mieliśmy takie zjawisko, że cała wieś dla jednej rodziny sprawiła paczkę, nie będę tu mówił o wartościach materialnych, ale znaczne, i dostarczyła z nami wolontariuszami do tej rodziny. Niesamowite były emocje, niesamowite były wrażenia, kiedy jeszcze okazało się, że wśród mieszkańców tej wioski występującej w roli darczyńcy znaleźli się członkowie klas ze szkoły podstawowej obdarowywanej osoby. A więc proszę sobie wyobrazić, jakie to były emocje, kilkadziesiąt lat temu. Więc ludzie się grupują wśród kolegów, przyjaciół, znajomych, sąsiadów i pod naszymi auspicjami, pod naszą opieką takie paczki, te oczekiwania rodziny są realizowane. Te oczekiwania i te zawartość tych paczek jest ściśle sprecyzowana przez nas, konkretnie podane, co rodzina potrzebowałaby, żeby stanąć na te nogi, jakie przedmioty, jakie rzeczy, a nawet jakie rozmiary, jeśli chodzi o kwestie ubrań, obuwia, to wszystko jest zawarte w odpowiednich dokumentach i opublikowane w określonym czasie na portalach ogólnopolskich, gdzie można taką rodzinę sobie wybrać według kompetencji darczyńcy, jaką, czy to rodzinę wielodzietną, czy to osobę samotną i tak dalej, i tak dalej. Ale generalizując, każdy może być darczyńcą na miarę swoich możliwości, zarówno finansowych, jak i czasowych, technicznych. I bardzo się cieszymy, że akurat Szydłowiec, tak patrząc z perspektywy, w tej chwili zastanawiam się, no może dwóch lat, wiedzie prym. Wiedzie prym w tym, że wszystkie rodziny, które kwalifikowaliśmy do projektu w latach poprzednich, po kilku godzinach znikały z bazy rodzin, tej publikowanej na portalu ogólnopolskim, były obdarowywane. Jest to wynikiem naszej pracy. Tu się muszę pochwalić, naszej pracy wolontariackiej, gdzie konkretnie opisujemy, zostały opisane w sposób właściwy historie tych rodzin, zdarzenia, dlaczego się znalazły w takich sytuacjach, co było przyczyną tego, że tak się dzieje, jakie podejmują działania, jakie mają hobby, co ich interesuje. To wszystko jest ważne. I jak te wartości zawrzemy i ten potencjalny darczyńca przeczyta, to wie, że ma do czynienia z kompetentnymi ludźmi i z właściwą rodziną, taką, która jego interesuje, której chciałby pomóc. To są rzeczy dla nas priorytetowe. Czyli podsumowując, jak powiedziałeś, darczyńcą może być każdy, do czego oczywiście zachęcamy. I też fajnie to, co powiedziałeś, ja też tak to odbieram, że w ogóle wolontariat, to też będę zachęcał w ogóle do wolontariatu cały czas, to jest przepiękna gra zespołowa. Bez zespołu, praktycznie rzecz biorąc, nic by się nie osiągnęło. Indywidualnie byłoby to niemożliwe do zrealizowania. Ryszard, już kończąc powoli, jak wspomniałem wcześniej, no czas leci tak, to jest nieubłagalne. Ja cały czas tu spoglądam na licznik i faktycznie przeleciało ta nasza rozmowa bardzo, bardzo szybko. Ale oczywiście nie może obyć się bez pytania, jak to będzie wyglądało w tym roku. Wiemy, że jest koronawirus, wiemy, że są specjalne obostrzenia na przeróżnych płaszczyznach. Podejrzewam, że też one dotyczą szlachetnej paczki. Jak to będzie wyglądało? No i może jeszcze przy okazji tego, jak to będzie wyglądało, powiesz, ilu w tym roku planujecie mieć wolontariuszy, bo wczoraj przez telefon rozmawialiśmy i coś mi zdradziłeś i mam nadzieję, że też o tym powiesz. No, tu poruszyłeś w tym pytaniu kilka zagadnień, kilka treści, które muszę przekazać i to w maksymalnie szybkim czasie. Tak. Kilka pytań, jedno pytanie. Nawzajem. Więc zacznę może od tego, ile nas jest. No niestety muszę tu z dużą przykrością stwierdzić, że ubywa nas.
co jest specyfiką takich środowisk jak nasze, małomiasteczkowość, gdzie pojawia się wolontariusz, przygotowujemy go, uzyskuje określony stopień zaufania wśród ludzi, wśród rodzin i nagle nam znika, bo życie toczy się dalej, musi się kształcić, musi się gdzieś forować, myśląc o pracy. Tym sposobem wzbogacamy środowiska akademickie, bo tam idzie gotowy materiał, a my zostajemy, że tak powiem, z ręką w nocniku i od nowa musimy kuć żelazo. Jest nas w tej chwili szóstka potrzeby. Kochani, potrzeby, jakby było nas i 30, to sądzę, że mielibyśmy wypełniony czas przez cały rok naszej działalności. Bo jeszcze wspomnę, że my nie działamy przez miesiąc, dwa czy dzień, tylko my zamykamy pracę 30 czerwca, 1 lipca otwieramy. Ale o tym może przy innej okazji. Następnie miałaby ta 30 i 50 dużo pracy. No ale jakoś musimy sobie z tym radzić. Kosztem własnego czasu i kosztem własnych rodzin, czy też czasu, który mamy, mogliby poświęcić wolontariusze na naukę, przyjemności, zabawę, spotkania i tak dalej, i tak dalej. Przecież w większości to są ludzie młodzi, gdzie dla nich ten żywioł młodości gdzieś musi być wypełniony. Dlatego w tym roku noszę się z zamiarem jako lider zespołu dotrzeć do środowisk, w których tych wolontariuszy będziemy pozyskiwać. Nie tylko szkoły. Nie tylko szkoły nas interesują. Jak wiesz, Marcin, w ubiegłym roku dosyć fajnie wyglądały nam spotkania w szkołach podstawowych, gdzie podejmowaliśmy już tematykę wolontariatu z myślą o tym, że w perspektywie roku, dwóch, trzech będziemy mieć jakiś gotowy, przepraszam za stwierdzenie wobec człowieka, materiał i do nas to powróci. Zresztą w ubiegłym roku podczas weekendu cudów już grupka tych młodych 7-8-klasistów aktywnie obserwowała nas, jeździła do rodzin, coś tam zawsze pomogło. Będę w tym roku jednak chciał dotrzeć do środowisk dużo szerszych. Oprócz szkół średnich będę chciał i apeluję w imieniu własnym, w imieniu tych rodzin, w imieniu tych ludzi siedzących w środku lasu, bez wody, bez prądu, bez niczego, do nauczycieli, do psychologów, do pedagogów, do środowisk tych oświatowych, gdzie ten potencjał jest niesamowity. I osobiście odbieram to, że z powodu niewiedzy, jak być tym wolontariuszem, jak w ogóle, gdzie szukać tego wolontariatu, tak ciężko jest pozyskiwać. Dlatego będę starał się docierać do tych grup. Dziś tylko powiem, jeszcze raz zaapeluję przede wszystkim do dyrektorów szkół, placówek oświatowych, do stowarzyszeń seniorów, do, i tu pełny ukłon, do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a jakże, o czym za chwilę też powiem. Będę przekonywał ludzi, że są potrzebni i niekoniecznie jako wolontariusze, którzy będą jeździć do rodzin, zbierać informacje, wypełniać papiery, siedzieć przy komputerze, klepać te dane, tylko są potrzebni do innych kwestii, do innych spraw, do spraw czysto ludzkich, do rozmów z ludźmi, tymi ludźmi samotnymi, opuszczonymi, do przyniesienia im od czasu do czasu kubła wody, czy też umycia okien. Jeszcze raz apeluję o udział. Już można zgłaszać się do wolontariatu. No niestety proces zgłoszeniowy do wolontariatu odbywa się nie tylko i wyłącznie poprzez platformę internetową. Wchodząc na stronę www.superw.com
www.marcinbanaszczyk.pl. Na mieście lada dzień w gminach, w środowiskach wiejskich ukażą się plakaty i informacje dotyczące tego procesu, jak to rzeczywiście, jak się zgłaszać poprzez, no musimy dotrzeć do maksymalnej ilości środowisk, bo po prostu szanujmy czas i siebie i rodziny, które czekają niekiedy po kilka tygodni, żeby do nich dotrzeć, zaniepokojeni, czy chyba już z tego nic nie będzie, albo a to już lepiej nie. Bo czekanie kilka miesięcy na tą pomoc może okazać się pomocą za późno, albo już ci ludzie nie wstaną z kolan, czy tak brzydko się wyrażę. Jak będzie wyglądać tegoroczna akcja? No wiadomo, kochani, pandemia. Zdarzył się ten los, spotkał nas i cały świat i musimy sobie z tym jakoś radzić. W tej chwili są przygotowywane i opracowywane wszelkiego rodzaju programy dotyczące naszej działalności. Wiadomo już jest, że my jako wolontariusze w naszych osobistych kontaktach, współpracy, szkoleń i tak dalej, będziemy odbywać ten proces właściwie drogą internetową poprzez online. Natomiast nie wyobrażam sobie, ja i decydenci, którzy te programy przygotowują i te kryteria, żeby spotkać się z rodziną online, żeby spotkać, rozmawiać z rodziną o jej problemach, o jej sytuacji, o tym, jak pomóc telefonicznie. Nie, nie, nie. To trzeba słyszeć, to trzeba widzieć, to trzeba czuć, a szczególnie te emocje, kiedy przekazują nam, bo bez tego ta pomoc będzie żadna. I będziemy, na pewno będziemy z rodzinami spotykać się na żywo, bezpośrednio, mając na uwadze to, że ryzykujemy własne życie i życie rodzin. Sytuacja, jak wiesz, Marcin, jest dynamiczna. Zmienia się niezależnie od nas, bo o tym decydują inni. Będziemy ją śledzić na bieżąco, no, podporządkować się musimy, zachowując bezpieczeństwo, o którym mówiłem. Zgadza się. Natomiast, jak powiedziałem, najważniejsza dla nas jest rodzina i darczyńca. No z darczyńcą można korespondować online, telefonicznie, ale z rodziną się nie da. Dlatego między innymi program tegoroczny już rusza. Nie jak każdego roku, gdzieś tam na przełomie września i października, tylko już w miesiącu lipcu. Już rodziny można zgłaszać. My w przyszłym tygodniu ja jeszcze będę miał spotkanie z moim zespołem. Technicznie rozpracujemy sposób powiadamiania i sposób rozprzestrzeniania wszelkiego rodzaju informacji, ale w przyszłym tygodniu do środowisk wszystkich zainteresowanych, które chciałyby przekazać nam wiedzę o rodzinach, dostarczymy zgłoszenia, dostarczymy druki zgód, będą one dostępne w ośrodkach opiekuńczych, będą dostępne u sołtysów, będą w stowarzyszeniach wszelkiego rodzaju senioralnych, będą w aptekach, bo aptekarze doskonale wiedzą też, kto potrzebuje pomocy. Będziemy również w szkołach, pozostawimy to te rzeczy, także w tych środowiskach. Natomiast bezpośrednio u nas, jeśli to większość mieszkańców miasta Szydłowca zna wolontariuszy, bo jest to zespół już współpracujący ze sobą od kilku lat, więc można się zwrócić bezpośrednio do nas o wyposażenie w takie rzeczy. I do działania. I do działania. Mam nadzieję, że ten proces się wydłuży, a efekty będą nie gorsze niż w latach ubiegłych. Nie, nic nie zdziałamy przeciwko naturze. Zgadza się, zgadza się. Jak wspomniałeś wcześniej, nie od nas wiele rzeczy zależy.
Oczywiście media lokalne też będą wspierały szlachetną paczkę w Szydłowcu. Dlatego też dziś spotykamy się, już się pewnie Państwo zorientowali, że jest to temat bieżący mimo wszystko, ponieważ szlachetna paczka w Szydłowcu startuje już teraz. Na zakończenie oczywiście zapraszamy do udziału jako darczyńcy, jako wolontariusz. Pomagajcie grupie szlachetnej paczce. Widzę, że jeszcze Tak, Ryszard jeszcze coś chce powiedzieć. bardzo bym chciał, Marcin, i No. przepraszam, że wejdę ci w słowo, Nie szkodzi. wchodzę w słowo. Dumny jestem, jak wspomniałem wcześniej w pewnym fragmencie naszej audycji z Las Szydłowia, mówiąc o powiecie, bo tak jest obszarem naszego działania. Dumny jestem ja i dumni są wolontariusze, którzy kiedyś pełnili tę rolę, znaleźli się teraz może w innych środowiskach, dumni, bo rozmawiam z nimi bardzo często. I marzeniem moim w obliczu tego wszystkiego, Marcin, to taki ukłon i pewna może prośba do ciebie, aby kiedyś, może jeszcze w tej edycji, udało nam się zrobić wspólnie taką audycję, w której będą mogli uczestniczyć przedstawiciele naszego zespołu jako wolontariusze, przedstawiciele rodzin, które poradziły sobie na skutek naszej pomocy z zaistniałymi sytuacjami i przedstawiciele darczyńców. Byłaby to genialna rzecz i myślę, że wielu oglądających i słuchających nas w tej chwili marzy o takim czymś, bo to naprawdę największa lekcja wolontariatu, pojęcia czynienia dobra, a pamiętajmy, że dobro zawsze wraca. Dokładnie. Mogę powiedzieć tylko tyle, że łamy portalu na Szydłowiec na taki projekt są jak najbardziej otwarte. Dogadamy kwestie techniczne i myślę, że jest to do zrealizowania jak najbardziej. Ryszardzie, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę, ale jeszcze zanim Tak. skończymy, to pewnie przez te 40 parę minut zastanawiało się wiele osób, bo Aż miała być tyle? z Tobą dzisiaj Maja Janczyk. Tak, właśnie. Maja miała być, musimy Maję usprawiedliwić z powodów osobistych, Właśnie, tak? przepraszam. Tak, wszyscy przygotowani byli, pewnie oczekiwali, że zobaczą śliczną naszą kochaną Maję, naszą maskotkę i najmłodszą w naszym zespole. I nie tylko, bo Maja rozpoczęła swoją wolontariacką działalność, mając niespełna lat 16. Dziś jest po maturze. Życzymy jej samych szóstek, bo wiem i znam osobiście jej zamiary, jej plany życiowe, bardzo dobrych ocen. Nie ma dzisiaj, ponieważ samopoczucie jej nie pozwalało na to. Dodatkowo Maja bardzo chciała być samodzielna i pomóc też swojej rodzinie. Od paru dni pracuje. Stało się to nagle i te elementy wpłynęły na to, że dziś nie mogą. Przepraszam Państwa bardzo, ale z Mają będziemy się jeszcze widzieć, bo jeśli wyjedziesz z Szydłowca, to jeszcze te kilka miesięcy będzie z nami i nam pomagać. Mam nadzieję, że spotkamy się na przestrzeni najbliższych miesięcy, dwóch, trzech, jeszcze na antenie portalu i wtedy Maja powie. Zresztą bardzo lubię jej wypowiedzi, bo są takie wdzięczne, miłe, sympatyczny, ciepły głos i chyba wszyscy takie wrażenie odbierają. Przepraszam za Maję i za to, że wcześniej nie uprzedziłem. Przepraszam bardzo. Jest usprawiedliwiona, ale to taka była właśnie taka nutka tajemniczości, aby się wszyscy, właśnie nasi widzowie, przez cały program zastanawiali, gdzie ta Maja Ale jest. nie Ryszard, było to jeszcze raz Ci bardzo. celowe, że nie było to Nie, no nie, no celowe, zgadza na się, nie, koniec, nie broń Boże, nie było to celowe. żeby Państwo Zgadza wytrzymali do się. końca, tak. Ryszard, jeszcze raz Ci dziękuję bardzo za rozmowę. Jak Państwo widzą, Ryszard lubi opowiadać i faktycznie może jeszcze będzie okazja we wrześniu albo w październiku, Na aby pewno. na temat już rozpoczętych działań porozmawiać, więc jeszcze się, mam nadzieję, spotkamy. Na dziś dziękuję. Ja dziękuję również, Marcin, Tobie za propozycję udziału w takim szlachetnym celu. I dziękuję Państwu za to, że słuchacie, a jeżeli nie słuchaliście, to mam nadzieję, że włączycie w wolnym czasie i posłuchacie.
Czy ja barwnie mówię? Chyba wydaje mi się, że barwnie, ale to nie w tym rzecz jest. Chodzi o to, żeby efekty tego mówienia i tego słuchania wcześniej czy później nastąpiły. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu. Zgadza się. Szanowni Państwo, to był kolejny odcinek programu Nasz Temat. Następny oczywiście za tydzień, już czwartek o godzinie 20:30. Ja się z Państwem żegnam. Do Do zobaczenia. zobaczenia i usłyszenia w życiu.